A już za momencik zobaczymy kolejny finał. Tym razem na macie widzimy zawodnika Aka, Juras Sokolovas. Zawalczy on z zawodnikiem Shiro, znanym już wszystkim Walerim Dimitrowem. Czy uda się Waleriemu ustrzelić oczko i dopisać 21. tytuł Mistrza Europy? Powinniśmy się dowiedzieć lada chwila. Jak sądzisz, Paula? Wydaje mi się, że Juras może mu zaszkodzić, ale wiadomo, pewne rzeczy pozostają niezmienne. Myślę, więc że tylko na sayonarze. Na macie jednak stawiałbym na El Profesor Walerii Dimitrow. Nic tutaj nie Proszę. Było. Ciekawe, ciekawe. Przepuszczona technika jedna, druga. Brakło już maty do uciekania. Wszystko pod kontrolą. Wejście w tempo. O, chyba poczuł to. Ten lewy cios. Wydaje mi się, że Walerii szykuje coś. O, ładne podhaczenie ręką i wycinka. O, proszę, zainkasowany cios na Jordan przez Waleriego. Wielkie poruszenie na trybunach, bo nie jest to codziennością. Nie wiem, czy ręką, czy nie przypadkiem głową. Była chyba obcierka ręką. Na strefę twarzy. Upomnienie. I Bułgara. Lecimy dalej. Tak jest. Zostało nam 50 sekund. Na razie dalej daleko do rozstrzygnięcia. Trochę jakby taki niestandardowy styl walki Jurasa Sokolovasa i troszeczkę Walerii nie może go rozpracować. Niemniej uważam, że czas będzie, mimo wieku Waleriego, czas będzie na korzyść właśnie tak. bułgarskiego zawodnika, bo swoim doświadczeniem zawsze potrafi tak rozpracować z czasem coraz mocniej przeciwnika i wreszcie wypłacić mu należną kwotę technik. Myślę, że czeka nas 2 minuty do grywki. Mała przerwa na chyba wytarcie maty. A i na wytarcie chyba krwi, która jest widoczna na kimonie Jurasa. I mamy remis. Czekają nas 2 minuty do grywki. Sędzia główny nalega na zabandażowanie ręki. Walerii wie, że nie chce dawać odpoczywać swojemu przeciwnikowi. Wolałby kontynuować walkę od razu, ale sędzia główny nalega. Sędzia nie pozwala na to. Nieugięty. Widać zrezygnowanie.
Za chwilę ratownicy opatrzą nam zawodnika. Za chwilę przyjdzie ktoś wytrzeć matę i będziemy kontynuować tę walkę. I wracamy do pojedynku. Zawodnicy mieli chwilę na odpoczynek. Juras ciągle używa kopnięcia piętą na tylną część uda przeciwnika. Jak już wspominaliśmy, jest to technika, której używa głównie Valery Dimitrov. I to on jest królem tej tak, techniki. Tak, opracował ją i jeszcze chyba nie było sytuacji, żeby ktoś zdobył punkt na Valerim, używając tej techniki. Być może, może. Ewidentnie. Opatrunek, mamy pretendenta. Opatrunek spada zawodnikowi z Bułgarii. Miejmy nadzieję, że sędzia nie przerwie tej walki. No, jest to tylko niewielkie draśnięcie, jak sugerował Valerii. Choć widzimy po częściach opatrunku, że nie jest aż takie niewielkie. No, coś tam się delikatnie sączy. Ło, bardzo odważna próba Kajtengeri. Bardzo odważna próba sędziego zebrania. Również. Z maty. No, obaj zawodnicy jeszcze pełni wigoru, nakręceni, nie chcą kończyć tej walki. Na pewno nie na z niekorzystnym dla siebie rezultatem. I mamy koniec. I czeka nas kolejna dogrywka. 2 minuty. Bardzo słusznie przyznany remis. Panie sędzio, wszystko gra. Ręka działa. Możemy zaczynać.
synchroniczne kopnięcie Małaszigeri na Jordan. Mam wrażenie, że Dimitrow przeanalizował już troszeczkę sposób walki Jurasa Sokolowasa i w tej rundzie właśnie będzie wprowadzał poprawki i próbował gdzieś przyłapać na czymś, na jakimś niedociągnięciu przeciwnika z Litwy. O, bardzo ładne Gedan Mawashi, odskok i powrót z kontrą ręką na brzuch. Zmyłka na jedną stronę spowodowała, że Juras lewą nogę podniósł, żeby zablokować, a dostał w prawą. Bardzo, bardzo wiele przemyślanych akcji Waleriego Dimitrowa. Tam nic się nie bierze z przypadku. Teraz Juras się rozkręcił, dużo technik lewą ręką. Walerii nie blokuje. Co może znaczyć? Chyba, że nie robią wrażenia, ale jednak punkty nabijają w głowach sędziów. Mocno przyspieszył Juras Sokolowas. I teraz pytanie, czy Walerii czeka? No właśnie, nie ma za bardzo na tylko co. Tylko już nie ma na co, a tutaj... Ostatnie sekundy walki. Na trybunach Jurek. Przeczytana technika i koniec. Drugiej dogrywki. Brawa na trybunach nie tylko od kibiców bułgarskich i litewskich, ale od całych trybun, bo to naprawdę dobra walka. Polski sędzia jedyny na Litwina wskazuje, reszta na Waleriego Dimitrowa. Przepraszam, na dogrywkę. Na ostatnia dogrywka. Ostatnie dwie minuty. Juras chyba chce zdobyć troszeczkę czasu na odpoczynek, bo. No właśnie, myślę, że końcówka ostatniej dogrywki wiele go kosztowała. Mogło go wyczerpać. Ale naprawdę już parę razy dzisiaj pokazał, że potrafi się spiąć. Kimono już dosyć mocno zakrwawione, szczególnie z prawej strony. Miejmy tylko nadzieję, że sędzia nie przerwie i nie każe zmieniać. A choć takie sytuacje też już się zdarzały. Mocne techniki Gedan Mawashi. Bardzo skutecznie wybijają z rytmu Jurasa. Bardzo dużo technik dzisiaj Walery Dimitrow przyjmuje, jak na niego, ale ma niesłychanie wysoki próg bólu i naprawdę ciężko czymkolwiek zrobić na nim wrażenie. I końcówka. Podkręca, Juras podkręca. Ostatnie 13 sekund. Ale delikatnie, wstecznie. Panowie chcieliby dalej walczyć. Tak. Choć mata już się skończyła. 5 sekund. I ciekawy jestem werdyktu, bo żaden nie chce odpuścić. Tylko kto skuteczniejszy? Więcej technik po stronie Jurasa. Skuteczniejsze, dokładniejsze moim zdaniem po stronie Waleriego. Liczy się tak zwany damage. I to on w dniu dzisiejszym wygrywa. 4-1 dla Waleriego Dimitrowa. Złoto mistrzostw Europy dla Bułgarii w kategorii minus 85 przepraszam, tak kilogramów. Jest. 85 kilogramów. Spotyka się to z nieprzychylną reakcją wśród litewskich publiczności, kibiców.
bo raczej reszta sali była skłonna Waleriemu Dimitrowowi. O, tu na powtórce widzimy to bardzo ładne obrotowe kopnięcie, które weszło w głowę Dimitrowa, ale większych szkód nie wyrządziło.